Arsenal Londyn, miałem propozycję na tygodniowe jakby testy, ale wtedy stwierdziłem, że nie będę na żadne testy jeździł i jak Arsenal chce, to może przyjechać i mnie zobaczyć i nie pojechałem na te testy. Witam bardzo serdecznie, program Futbolownia, ja nazywam się Damian Czyżak. Dzisiaj moim gościem jest pan Roman Kosecki. Witam panie Romanie. Myślę, że tutaj dużo nie trzeba przedstawiać, bo można powiedzieć, że piłkarsko legenda. Ale no nie tylko piłkarsko, bo dzisiaj pan cały czas z tym środowiskiem jest oczywiście związany, prawda? No tak, tak, śledzę cały czas co się dzieje w piłce, interesuję się. Oczywiście mam akademię piłkarską Kosa Piłka, Konstancin, ponad 200 chłopaków, więc cały czas przy piłce. Dzieje się. U mnie rozmawiamy, tak można powiedzieć, trochę chronologicznie. Zaczynamy od tych początków. Przez całą karierę pewnie nie przebrniemy tak idealnie i szczegółowo, ale chociażby taki zarys i takie najciekawsze momenty pana kariery wspomnieć. A zacznę od tego, bo pan ma syna i powiedzmy on jakoś zaczynał tą piłkarską swoją karierę, miał skąd czerpać wzorce. A zapytam, skąd pan czerpał wzorce i jak to się u pana zaczęło, jeżeli chodzi o w ogóle granie w piłkę? No ja ogólnie zawsze oczywiście jako młody chłopak, już nie będę tego powtarzał ciągle, pewnie wszyscy mówią, nie mieliśmy tego, co teraz ma młodzież, więc czas się spędzało na dworzu z kolegami, z koleżankami. No, graliśmy w różne tam gry, no i między innymi w piłkę nożną i w to bardzo dobrze mi wychodziło. Później mama zawiozła mnie na rowerze w Konstancinie do klubu RKS Mirków w wieku 11 lat. No i zacząłem grać regularnie, uprawiać treningi i grać w tym klubie. Poświęcałem temu praktycznie cały swój wolny czas, czyli w międzyczasie jeszcze też jako tam 14 do 17, 18 roku życia mieliśmy swój zespół muzyczny, także jeszcze chodziłem do straży, do remizy i graliśmy sobie, ja grałem na gitarze i na gitarze basowej, różne tam próby, jak to się mówi. Fajnie spędzaliśmy jako młodzi ludzie po prostu czas, no ale piłka wzięła górę, trzeba było w pewnym momencie wybrać, więc wybrałem piłkę nożną z dobrem dla, myślę, muzyki. A jaką muzykę właśnie pan grał? Ja graliśmy reggae, punk. Tak, no takie były czasy. Zresztą bardzo fajnie i poznałem wielu później, tak jak Darka Malejonka, czy świętej pamięci już Roberta Bryleskiego, czy Lipińskiego Tomka, no, fajnych chłopaków później. No, interesowałem się tą muzyką. A dzisiaj pan by jeszcze zagrał? Oczywiście mam gitarę, więc sobie tam ćwiczę. No, nie jestem żadnym wirtuozem, ale te chwyty podstawowe różne tam sobie gram. Więc wybrałem piłkę nożną, no i później już z RKS Mirków przeszedłem do Ursusa, Warszawa. Tej Warszawy trochę tu było. Było. Gwardia, tak, jeszcze później. Później do Gwardii Warszawa, no i Legia Warszawa, gdzie tak. Zawsze oczywiście chciałem z Mirkowa iść od razu do Legii, no ale to jest niemożliwe. Także marzeniem każdego chłopaka tutaj u nas na Mazowszu jest, by grać w Legii Warszawa. No i musiałem tą drogą taką przez trzecią ligę, awans do drugiej ligi z Ursusem, później druga liga z Gwardią i wtedy nie było ekstraklasy, pierwsza liga z Legią Warszawa. Ale dziecięce marzenie się spełniło. Spełniło się i jeszcze jako piłkarz, czy Ursusa, czy Gwardii, to jak miałem tylko jakiś tam trochę wolnego czasu, nie musiałem innymi zajęciami się zajmować, to jeździłem sobie z boku na boczne boisko Legii, zobaczyć trening, jak Legia Warszawa trenuje, wtedy wspaniali piłkarze. Tak chłopak podziwiał? No było oczywiście bardzo dużo fajnych chłopaków. Jak ja już przychodziłem do Legii wcześniej, tak jak jeździłem już przed samym przejściem, jeszcze jak byłem w Gwardii, no to już wiadomo, był i Darek Dziekanowski, Kubicki, Wdowczyk, Kazimierski, więc już taka paka Kaczmarek, fajnych chłopaków, czy Leszek Pisz. No, i trafiłem później, Arceusz Tomek jeszcze był, także Gawara. Są nazwiska.
A miał pan właśnie jakieś takie idoli, na których pan się wzorował, bo też ciekawi mnie. Ogólnie zaczynałem, bo jeszcze pamiętam jako dziecko oglądałem w 1984 właśnie, miałem 8 lat, Mistrzostwa Świata w Niemczech, prawda, w Monachium. Byłem na wakacjach, bo mama mnie zawsze, jeździłem na wakacje do Łączki, wieś Łączka koło Zawyszkowem. Tam 2 miesiące spędzałem wakacji u cioci. Tam było trzech jeszcze moich braci ciotecznych, więc taka czwórka chłopaków, negusów tam spędzaliśmy ten czas wolny i między innymi wtedy mistrzostwa właśnie były świata i pamiętam, jak cała praktycznie wioska się zebrała, by obejrzeć ten mecz na wodzie. No i u nas też były burze i niestety piorun walnął, światło się O wyłączyło ja. i pierwszą połowę jeszcze wiedzieliśmy, a później dopiero jak światło włączyli, radio, że niestety nie przeszliśmy dalej, że przegraliśmy, ale pamiętam to wtedy takie, jako dzieciak, no pamiętam to wtedy takie coś wyjątkowego, tak? Zamieszanie, tak? Zainteresowanie wszystkich ludzi wtedy tym meczem. Trochę niewyobrażalne No i dzisiaj. Grzegorz Lato wtedy właśnie został mistrzem, królem strzelców. I Grzegorz Lato takim był moim wzorem na początku. A czym pan się wyróżniał jako taki młody piłkarz? Co było takie wyróżniające? Bo pan zdjęć widziałem, że fryzura na pewno, No włosy. tak, no tak. Długie włosy, no jak reggae, no to trzeba było mieć No właśnie. czasem warkoczyki i tak dalej. No tak jak mówię, no trochę się tam wyróżniałem tym swoimi zainteresowaniami i trochę wyglądem, Ale ale piłkarsko, co było takiego piłkarskie pana atutem największym? szybkość, tak, Szybkość szybkość się ma zauważyć. zdecydowanie to było największym atutem. Grałem na skrzydle właśnie, czy w Ursusie, czy w Mirkowie, czy w Ursusie, czy w Gwardii, później w Legii. To tak bardziej tam się czułem najlepiej, na prawym czy na lewym. Trafił pan do tej wymarzonej Legii. Jak pan wspomina przed wyjazdem jeszcze tę Legię? Bo powiedzmy, no jako młody chłopak, tak trzeba było czymś zaimponować w szatni. Wejście do tej szatni Znaczy było ogólnie ciężkie. nie było ciężkie, bo właśnie to było ciekawe, że z Gwardii trafiłem do reprezentacji Polski. Trener Łazarek mnie powołał i no jak już jestem na kadrze, gdzie był Darek Dziekanowski, Wdowczyk, Kubicki, tam Kaczmarek, nam się zajęli, plus chłopaki tam z innych drużyn, no to jak z Gwardii naturalne szybkie przejście do Legii, to już się czułem dobrze, bo już znałem chłopaków, prawda, z tej kadry i oni mnie jakby się mną zajęli, wprowadzili. Łatwiej się wchodzi wtedy, też Tak, domyślam, łatwiej do się takiej wchodzi, no, drużyny. jak kogoś znasz, niż jak wchodzisz do nowej szatni. No ale w sumie z boiska też, jak w późniejszych czasach, można się oczywiście było łatwiej zmieniać szatnię. No broni się też, myślę, piłkarsko pan się bronił przede wszystkim, no bo. No, nie ukrywam, że rzeczywiście wtedy A to jeszcze nie były Tomek wtedy. Arceusz grał w ataku, jak tam właśnie był, właśnie czy Krzysiu Iwaniński w pomocy, właśnie z Buda, Karaś, Kaczmarek, no nie, no paka była niesamowita, później Andrzej Łatka, skrzydłowych nawet tych naszych bocznych obrońców, jak Wdowczyk z jednej, Kubicki z drugiej, to mieliśmy bardzo ofensywnych, więc dużo było sytuacji różnych takich, gdzie można Nie było no, strzelać bramki. bo myślę sobie I później Darek Dziekanowski, jak przyszedłem, No to tak. już był i grałem z Darkiem Dziekanowskim. Bo tak patrzę, jak patrzę na te czasy, to generalnie od razu na myśl przychodzi taka trochę fala w tamtych czasach, że Tak młodzi nie było, mieli tak było. lekko. Nie było łatwo i w każdej drużynie, jak przychodziłem, to swoje musiałem tam tych piłek się nanosić i kiedyś było tak, że piłki, sprzęt, wszystko dał to karo, trzeba było rzucać, czy torby zawodników starszych, także tu fala była. No właśnie, no bo jak tak pytam wszystkich tutaj, powiedzmy i pana kolegów, którzy też byli u mnie w programie, to tak większość no, musiała coś tam swoje przejść w szatni. Niektórzy nie mogli się przebierać ze starszyzną, też tak No było. to nie wiem, tego u nas tego nie było. W Dolegii było, wszedłem, to było fajnie, super i fajna Ale atmosfera. chyba właśnie przyjemne czasy, prawda? No nie, no Atmosfery, a chodzi o i atmosferę. graliśmy właśnie regularnie właśnie w pucharach europejskich czy mecze, prawda, wtedy
i z Barceloną, i z Aberdeenem, później jak już odszedłem, to z Sampdorią czy z Manchesterem United, no to była Legia mocna, silna i znana w Europie. Wyjeżdża pan za granicę i trafia pan do Turcji. Tak, Galatasaray, pojechałem prawda? z Galatasaray, tutaj właśnie awansowaliśmy, pokonując Aberdeen do dalszej rundy i trafiliśmy na Sampdorię Genua. No, ja odszedłem do Galatasaray wtedy, że później też graliśmy w pucharach europejskich. No, różno się zastanawiano, tam widziałem wpisy różnych dziennikarzy później i tak dalej, fachowców, czy dobry wybór, ale uważam, że dobry, bo wtedy Turcy zaczęli bardzo mocno pracować z niemieckim związkiem, tam był Jupp Derwal, Duńczyk był też Sepp Piątek, także Derwal dał podstawy w ogóle takiej dyscypliny i całej federacji, tą szkołę niemiecką, jak to się mówi, wprowadził. I widać było zmiany i trafiłem na Mustafę Denizliego, który trener później w reprezentacji Turcji, bardzo fajny, dobry fachowiec i właśnie na tej szkole niemieckiej jakby wychowany też. I no, graliśmy, tak jak mówię, bardzo fajną, dobrą piłkę. Ja się nauczyłem, bo to bardzo dobra, techniczna piłka i wtedy wprowadzono jeszcze tą dyscyplinę, tak jakby niemiecką. I teraz widzimy, jak Turcy też mieli ten moment, że zajęli trzecie nawet miejsce w Mistrzostwach Świata. Wielu wspaniałych piłkarzy, ja grałem z Arifem, z Okanem, z Tugajem, którzy później w reprezentacji właśnie zdobywali te zaszczyty, więc uważam, że dobry krok A był. czemu były jeszcze jakieś inne możliwości oprócz Turków? Były, 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 były. Był Arsenal Londyn, miałem propozycję O, na tygodniowe jakby testy, ale testy. wtedy stwierdziłem, że nie będę na żadne testy jeździł i jak Arsenal chce, to może przyjechać i mnie zobaczyć. I nie pojechałem na te testy. Marek Pietruszka wtedy był trochę taki zaskoczony tym, że taką drogę wybrałem, no ale tak się stało i nie żałuję tego, bo uważam, że trzeba się też szanować. Jakby to były testy medyczne przed podpisaniem kontraktu, to tak, ale jechać i trenować z drużyną, może coś ci się stać, a może słabiej wypadniesz akurat w tym dniu i przekreślać sobie przejście do takiego klubu. Stwierdziłem, jeżeli chcą, mogą przyjechać i mnie wziąć. No ciekawe czasy, mówię o Turcji, no bo wyjeżdżając do Turcji na pewno pan się zetknął przede wszystkim z inną kulturą, z fanatycznymi kibicami, którzy są kibice tureccy, czy to w Galatasaray, w Oj, Stambule zwłaszcza. oj No. tak, to pamiętam derby Było takie Galatasaray. zderzenie właśnie? Znaczy tak, mi się bardzo to podobało, bo kibice Galatasaray, no, jeden z najpopularniejszych klubów w Turcji, ścigający się z Fenerbahçe. Tam jeszcze jest Beşiktaş i Trabzon, te cztery kluby jakby rywalizują, no, ale Galatasaray i Fenerbahçe to jest ciągła rywalizacja z tą popularnością Tak, i tak. pamiętam, każdy mecz to fantastyczna, zawsze pełna Galatasaray, gdziekolwiek grało, na jakimkolwiek stadionie, z kimkolwiek zawsze był komplet publiczności. Natomiast mecz derbowy, no to już zupełnie coś wyjątkowego i Galatasaray, Fenerbahçe to i działo się na boisku, i działo się poza boiskiem, na mieście i na stadionie, także świetnie udało mi się w pierwszym meczu w tym derbowym strzelić bramkę. Toni Schumacher stał wtedy na bramce w Fenerbahçe i pokonać takiego bramkarza. Wpisałem go tam w kajecik zaliczony, pokonany. A Także to miał było. pan na serio taki kajecik, czy tylko tak Nie, no tak przysłowiowo? przysłowiowo oczywiście. Rozumiem. A były jakieś właśnie niebezpieczne sytuacje związane z Turcją? No były. Zdarzało się, że na przykład po jednym z meczów u siebie zremisowanym mieliśmy wyjeżdżać ze stadionu bo zawsze się zbieraliśmy w ośrodku treningowym, jechaliśmy autobusem i po meczu wracaliśmy, tam się rozjeżdżaliśmy. No to wracaliśmy już okratowanym autobusem, O. obrzucani kamieniami ze stadionu starego Ali Sami Yen. Wyjeżdżało się pod takim wiaduktem, wjeżdżało się na trasę szybkiego ruchu i wtedy pod tym wiaduktem zostaliśmy solidnie obrzucani, ale autobus już był przygotowany wcześniej, że coś takiego może być. No i też pamiętam w Samsun, taka miejscowość, byliśmy, to też autobus nas został obrzucany przez tamtych kibiców.
szyba wybita. No, zdarzały się takie dosyć groźne sytuacje. Ale strzelenie bramki w derbach to bębenki w uszach. Tak, no to jest piękna, piękna sytuacja, piękna sprawa i pamiętam to do dziś, bo to naprawdę wtedy też wszyscy powiedzieli, no teraz już jesteś nasz, już jesteś pełną gębą Galatasaray. A jak Roman Kosecki by pojechał teraz do Turcji, do Stambułu? Nie, no myślę, że wszyscy pamiętają i zawsze tam jak jestem, to są miłe wizyty, fajne. No właśnie, bo czasem tak się człowiek pewnie nawet nie spodziewa, że niektórzy mogą aż tak pamiętać. No tak, rzeczywiście. Czasem jestem zaskoczony tym, że tak nawet w Polsce, jak Turka gdzieś tam spotkam coś, to że pamiętają i rozmawiają o tym. No, tyle lat minęło, ale jednak ta pamięć jest. A to przyjemne bardzo, prawda? Chyba, że jest... No przyjemne, no ale oczywiście trochę tam na to też zapracowałem, ale oczywiście, no powiem szczerze, że przyjemne i zaskakujące, że no właśnie, po tylu latach. Tak, nie? Tak, po tylu latach. Dokładnie. A, no bo Turcja, ale były dalsze etapy, prawda, pana kariery, też pan grał i we Francji, było Hiszpania. Ta No Hiszpania tak, chyba z tak... Turcji poszedłem do Osasuny Pampelona. Ta Hiszpania to chyba taka bardzo dobre wspomnienie. Nie, no oczywiście to do Pampelony Janek Urban dużą, jakby to mówię, przyjechał z prezesem tutaj do Polski z Kurą wtedy i żeśmy się dogadali i odszedłem do Osasuny. Grałem z Jankiem w ataku, więc miałem też fajne przyjęcie w drużynie, no bo Janek tam był gwiazdą i razem nam się bardzo fajnie grało. Później poszedłem do Atletico Madryt, 2 lata spędzone, duże przeżycie, bo to Jesus Gil był wtedy prezesem i granie oczywiście fajnie z Luisem Garcia, z Simeone, z Caminero, z Kiko, z wieloma naprawdę świetnymi zawodnikami. Ale przeciwko jeszcze jakim przecież pan mógł grać, prawda? Sama Barcelona? No tak, tak, te mecze, no nawet cieszyłem się, że byłem najlepszym według mnie i do dzisiaj uważam najlepszej lidze na świecie i naprawdę to było piękne wydarzenie i możliwość strzelania Realowi, Barcelonie, to jest oczywiście fajne, miłe. A z prezesem Hillem mieliście w ogóle jakiekolwiek? Mieliśmy tam czasem ze 2-3 spotkania, raz mieliśmy takie niemiłe dosyć, żeśmy tam sobie wymienili parę zdań, oczywiście z góry jako zawodnik byłem na straconej pozycji, bo prezes ma zawsze rację, ale zostaliśmy przy swoim. Natomiast to nie było, on miał takie zachowanie, ale on bardzo kochał Atletico Madryt, on życie by oddał za Atletico Madryt i chciał jak najlepiej dla Atletico Madryt, więc to też wszyscy zawodnicy widzieli, że przy jego ekspresji, przy tym czasem się za głowę łapaliśmy, co wypowiada, ale z drugiej strony no, widzieliśmy, że on, to jego życie. Jego życie i no taki jest po prostu, no taki jest. No. Później Atletico, jego syn jakby prowadził, trochę wycofali Hilla w tył i zaczęło Atletico odnosić sukcesy i do dzisiaj jest spokojnie, fajnie zarządzanym klubem. A ma pan takie wspomnienia, no bo występować na boiskach, grać ze świetnymi piłkarzami, ale przeciwko świetnym piłkarzom, ktoś, kto na panu robił takie olbrzymie wrażenie, że jak pan wyszedł na te boiska, czy Hiszpanii, no, czy Turcji, było to... bardzo miłe takie wyjście z Sevillą, Osasuna Sevilla i w Sevilli grał Maradona i Schuker razem w ataku. Wyczyniali cuda, zremisowaliśmy 0-0 z Maradoną po meczu, żeśmy się objęli. Oczywiście powiedziałem, że jest moim idolem, no oczywiście on mówi, że świetnie zagrałeś tego i taka wymiana. To jest fajne schodzić z boiska i porozmawiać sobie z Maradoną, czy z Bebeto, czy z Romario, czy ze Stoiczkowym. I zawsze było fajne, zawsze takie miłe 2-3 słowa pogadałem. Ja tak jak mówiłem, jeszcze gdzieś tam ta Francja była, było USA, prawda? Też wyjeżdżając do USA to pan, że tak powiem, tak, później we Francji byłem w Nantes, no i to też było piękne przeżycie, no bo później Montpellier, ale w Nantes, no graliśmy w półfinale Ligi Mistrzów jednak i to było duże wydarzenie. Przegraliśmy z Juventusem u nich 2-0, u siebie wygraliśmy 3-2, niestety opadliśmy i Juventus wtedy z Ajaxem grał w finale i Juventus wygrał tą Ligę Mistrzów, czyli jedyny mecz, który Juventus przegrał w edycji Ligi Mistrzów, to był z FC Nantes. A też tam grałem wtedy w Nantes, przecież świetnie grał Nicolas Wedek, Pedros, Claude Makelele, który później zrobił karierę niesamowitą przecież w Realu Madryt i w Anglii.
Także no, Benoit Coe, który później grał w Interze Mediolan. Także mieliśmy bardzo fajną drużynę, Pakę i no, później przyszedłem do Montpellier, gdzie grałem z Frankiem Sauzet, który grał też w tym roku. Świetny piłkarz. No i później pojechałem do Stanów Zjednoczonych, No, właśnie do mówię, to Chicago Fire. świetne wspomnienia. I Turcja chyba pan dobrze wspomina, i Hiszpanię, No i właśnie mam Francję, i to, wszystko że jest ja takie. dobrze wspominam i mnie też dobrze wspominają, więc jakoś tak miałem dobre też, że grałem w dobrych klubach i w dużych też w większości miastach, no bo jednak wiadomo, Istanbul, Madryt, No, Chicago to olbrzymie. duże miasta i się dobrze czułem tak w tych miastach. No, Bo w wielu Chicago piłkarzy. zrobiliśmy od razu w pierwszym roku dublet, bo i puchar i mistrzostwo No tam pan Stanów przecież strzelał mnóstwo Zjednoczonych. bramek, nie? Strzeliśmy też z Piotkiem, z Jurkiem Podbrożnym i z Luboszem Kubikiem, z Czechem, taka nasza czwórka, która zawsze się trzymaliśmy fajnie razem i naprawdę była fajna atmosfera. A tam żył pan takim American Dream? No bo wiadomo, no Polak. Nie, no oczywiście graliśmy w piłkę, no mieliśmy te zgrupowania, oczywiście fajne życie, bo to tak luz pełen i można powiedzieć, każdy siebie kontrolował. Każdy mecz praktycznie to lot samolotem, no bo odległości w Stanach były duże, więc to są 2-3 dniowe takie wyjazdy, przygody. No to fajna przygoda, muszę powiedzieć. To bardzo takie było, takie tym luzem takim amerykańskim się żyło. Ale nie zapomniał pan, jak mówić po polsku po Nie, kilku latach już ja po angielsku, amerykański. tak, tam się podszlifowałem trochę angielski, natomiast ogólnie, tak jak mówię, no, mam tam dużo fajnych kolegów, tak jak patrzę teraz na ligę amerykańską, na ławkach rezerwowych jest paru moich kolegów, z którymi grałem, jak Chris Armas widzę, no, w tej chwili był Bradley w Los Angeles, jest FC LA, więc zobaczymy, może tam jeszcze się zobaczymy, może Kuba, ja tam syna będę się starał skierować na koniec, żeby jeszcze w Stanach Zjednoczonych pograł. Myślę, że pan dobrze wspomina i fajnie żył w Stanach, to i czemu nie? No, zobaczymy, mam nadzieję, że to jakoś, że ta droga się jeszcze, jak to przypomnimy sobie te czasy, Nie, no wspomnimy. bo tak patrzę, że też jest trochę piłkarzy, którzy powiedzmy, no pan większość dobrze wspomina, że zdarzają się etapy, w których grali i na przykład gdzieś ten etap jeden nie wypalił, na przykład w jednym kraju, czy to gdzieś na przykład we Francji, Nie, u mnie nie a było. u pana Często, właśnie to fajnie tak wygląda że tak dosyć, nie? zmieniałem te kluby. No, są różne kariery. No, kariery takie, że jak na przykład Krzysia Warzechy, że grał cały w Polsce w Ruchu, a za granicą w Panathinaikosie. I też bardzo fajna, super kariera przecież piłkarza. Natomiast ja lubiłem bardziej taką drogę i cieszę się, że taką drogę przeszedłem, bo poznałem wiele fajnych klubów, różne charaktery, style zarządzania klubami, charaktery gry. Także no, to fajna przygoda. A jest jakiś trener, którego pan wspomina dobrze, bardzo? Tak, no myślę, że no, tak jak mówiłem, Mustafa Denizi, Claude Siodo w FC Nantes, no, w Chicago Bob Bradley, który w tej chwili, tak jak mówię, był trenerem Stanów Zjednoczonych i teraz w LA ma drużynę. No, Andrzej Strejla, on oczywiście z polskich trenerów, to bardzo, bardzo dużo cenię ich wiedzę. A i z któryś z tych krajów pan szczególnie sobie, że tak powiem, wspomina, Trudno, właśnie czy... każdy mnie teraz pyta o to, ja tak się zastanawiam, ciężko mam odpowiedzieć, bo Aha. przez to, że grałem w Istambule, w Madrycie, A gdzie by pan w zamieszkał? Chicago, tu trochę, tu trochę. I oczywiście w Warszawie, tu w Konstancinie, no, dlatego, że zupełnie inna, w każdym kraju inna charakterystyka, naprawdę. Istanbul, fantastyczne, piękne miasto, świetne jedzenie, to samo Madryt, czy Stany Zjednoczone, zupełnie inne, ale też inne możliwości w Chicago, więc trudno mi jest naprawdę na to A jakby odpowiedzieć. panu któryś z Także tych... tak jakby to podzielić na jedną czwartą, to Warszawa, Istanbul, Chicago i Madryt. Mieszkanie w każdym miejscu i by było idealnie. To by było idealnie. A jakby panu zaproponował któryś z tych klubów, na przykład pracy, albo wszystkie kluby naraz, to który by pan wybrał? Powiem szczerze, że
w tej chwili jestem w Konstancinie, mam swoją akademię i się bardzo z nią związałem. Natomiast jeżeli bym miał, powiedzmy, się gdzieś ruszyć za no. hipotetycznie gdzieś za granicę, to, to myślę, że w Hiszpanii bym, bym starał się. Ale dlatego, że pan tego nie w Hiszpanii ogólnie. Lubię otwartość Hiszpanów, oni są podobni do Polaków, też to ich takie życie i bardzo dobre jedzenie. Jasne. Co widać, bo przecież lubię konsumować. No nie, nie ma pan już, że tak powiem, no nie. tej restrykcyjnych diet, sportowe. Restrykcyjnych diet jako na piłkarza już no nie trzeba. No. Wspominał właśnie pan o Kosie Konstancin, który jakby pan jest założycielem, tak? No tak, tak, tak. Tutaj pan jakby pana oczko w głowie. No i trochę podpytam o kwestię też szkolenia młodzieży, no bo jest pan też w tym na bieżąco i w strukturach PZPN-u też pan działał, więc no wszystko widział pan i od strony boiska i od tej drugiej strony. Czy jest jakaś kwestia, którą należy poprawić, bo wiele teraz się mówi o tym, że faktycznie z tym szkoleniem powiedzmy no nie jest najlepiej, ale co jest, z czym jest no, kiepsko? Bo tak właśnie, nikt konkretnie nie umie do końca. Właśnie o to chodzi, że nikt nie potrafi wymienić i ludzie wypowiadają się, w większości, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia, naprawdę, bo nam się wydaje, że się znamy na szkoleniu, że się znamy na w ogóle, wszyscy się znamy na reprezentacji polskiej i tak dalej, to nie jest takie proste. Ja powiem szczerze, że mamy naprawdę dużo młodzieży i trzeba robić jak najlepiej, więcej, żeby i coraz więcej było, żeby w ogóle chciała grać w cokolwiek, żeby się ruszała. No przy tych całych zagrożeniach, jakie są komputery, gry i tak dalej, no to ta młodzież troszeczkę się mniej rusza i mamy problemy różnego rodzaju zdrowotne, są różnego rodzaju programy, by to zmienić. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, to ja nie uważam, że mamy złą młodzież, bo mamy fajnych, dużo uzdolnioną na przykład chłopaków w piłkę nożną, którzy później, jak widzimy, w wieku 14-15 lat wszystkie kluby zachodnie są nimi zainteresowane. Czyli one, a gdzie one były wyszkolone? No w Polsce, czyli nie jest tak źle z tym szkoleniem tak naprawdę. Skoro chłopcy wyjeżdżają za granicę i te kluby są bardzo zadowolone z nich, a wręcz się tam wyróżniają, więc to na pewno jest... Ale niektórzy wracają. Wiadomo, no taka jest rola piłkarzy, ogólnie sportowców, że zmieniają kluby, wędrują i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o nasze szkolenie, uważam, że zrobiono dużo zmian różnego rodzaju w ostatnim czasie, gdzie jeszcze byłem wiceprezesem do spraw szkolenia w PZPN-ie, łącznie z unifikacją, z narodowym modelem gry, z różnego rodzaju materiałami dla młodzieży, dla trenerów, którzy szkolą młodzież, no i ogólnie też kursy trenerskie, jak Elite Youth, który najnowszy kurs poświęcony tym, którzy szkolą młodzież i chcą szkolić na najwyższym poziomie. To jest najwyższy stopień, który otwiera drogę wszystkim, by na całym świecie mogli z takim właśnie legitymacją każdy trener może wszędzie się podjąć pracę. Więc uważam, że jest młodzież. Oczywiście to szkolenie zależy tak naprawdę od trenera, no bo tutaj każdy trener musi podnosić swoje jakby możliwości i swoją wiedzę, a każdy sam indywidualnie musi szukać też materiałów, bo są szkolenia, co roku się odbywają szkolenia różnego rodzaju i każdy trener musi szukać tego, co chce, później to przerzucać na szkolenie danych grup, którymi się zajmuje, czy w akademiach, czy w klubach. I to naprawdę ja uważam, że nie jest źle, że naprawdę naszą młodzieżą nie jest tak źle, jakby niektórzy sądzili. Natomiast oczywiście może być lepiej. No, na pewno no właśnie, pobudowaliśmy panie, jest jakiś problem. Bo na pewno no, nie wszystko będąc, jest kolorowo. Widzi pan jakieś takie. Będąc. No, problem na pewno polega na tym, to co mówimy o trenerach, żeby spokojnie podchodzić do tematu szkolenia, żeby nie szybko, nie od razu osiągnąć ten. Żeby to dziecko nie było zestresowane, żeby to dziecko odpowiednio było szkolone, żeby przejść każdy etap, żeby nie przeskakiwać niektórych etapów, żeby nie za wszelką cenę wynik, bo to jest najgorsze, co może być w szkoleniu dzieci i młodzieży. Trzeba spokojnie każdy etap przejść szkolenia i wtedy ten dzieciak
ten zawodnik później będzie odpowiednio przygotowany do następnej pracy już coraz cięższej w wieku juniora czy w wieku seniorskim. Bo jeżeli czego się Jaś nie nauczy, tego Jan już nie będzie wiedział. To stare powiedzenie polskie. Czyli spokojnie to trzeba przygotować, bo jeżeli zawodnik osiągnie już pewien wiek, a coś zostanie pominione w szkoleniu młodym, to już tego nie nadrobisz. Niestety pewne rzeczy nie nadrobisz. Dlatego to na pewno trzeba zwrócić na to szczególną uwagę. Na pewno baza szkoleniowa u nas. Jest tych boisk, jak teraz mamy jesień późną już, za chwilę będzie zima, wczesna wiosna. Coraz więcej powinno powstawać tych boisk ze sztuczną nawierzchnią pełnowymiarowych. Są orliki, które zostały pobudowane, które naprawdę dużo odciążają w tym szkoleniu młodzieży, ale na pewno brak nam jest dużych hal, które są, tak, tych boisk pełnowymiarowych, które powinny być przekrywane balonami na zimę, jak ma Legia Warszawa, jak ma teraz Lech Poznań i tak dalej. To na pewno wtedy jeszcze ułatwi to szkolenie. Tak jak mówię, główną, z całym tym głównym problemem to jest na pewno i rozwiązaniem to jest trener. To jest to, co on tu posiada, cała jego wiedza, i trener do młodzieży powinien być dobry, odpowiednio przygotowany i maksymalnie skoncentrowany na tym szkoleniu. Czyli powinniśmy inwestować w trenera. Tak mi się wydaje. Ja generalnie, ten temat to jest temat rzeka, więc pewnie moglibyśmy tu oddzielną godzinę. A jeszcze kilka pytań mam, ponieważ chciałem zapytać trochę może, bo nawiązując do jakby kwestii szkolenia, bo pan swojego syna wychowywał, on jakby mógł naśladować tatę piłkarza. I tak z perspektywy, jak pan patrzy, to czy warto jako rodzic, jeżeli ma się syna na przykład, to nakierowywać go na to, żeby on został piłkarzem, skoro albo mi wyszło, albo mi nie wyszło w tym świecie, czy jednak zostawić dziecku wolną rękę? I jak było to w przypadku pana i pana syna? No, jeżeli chodzi o przypadek, tutaj jeżeli chodzi o mnie i o syna, no to my spędzaliśmy każdą wolną chwilę, mogę powiedzieć, takim powiedzeniem, harataliśmy w gałę. Czyli graliśmy dużo w piłkę i jemu to sprawiało frajdę, tak? No właśnie, bo to jest to ale kluczowe. On też jeździł na wrotkach, jeździł tam na rowerze i tak dalej, jak normalny młody chłopak, ale bardzo polubił, może dlatego, że chodził na mecze od małego dziecka i widział, jak ja gram i tak dalej, i to jakoś też pomagało, natomiast nikt go nie zmuszał, on wybrał tą drogę, lubił piłkę nożną i to na pewno nie jest łatwe jako ojciec szkolić własnego syna i to trzeba być odpowiednio skoncentrowanym i na pewno to też czasem ostrze się patrzy tym okiem na syna niż na innego zawodnika. I to też pewnie jakieś tam parę błędów popełniłem, no ale to jest nieuniknione, ale starałem się jak najmniej w domu mówić o tym, co się działo w klubie i tak dalej. Natomiast wiem, że często, zawsze żeśmy razem oglądali sobie mecze. On lubi bardzo Manchester United, więc te mecze i tak dalej, no, dyskutowaliśmy. I to nie było dla niego jakieś tam obciążeniem, ale wracając do tego pytania, czy dziecko powinno samo sobie wybrać dyscyplinę. Nie powinniśmy. Poza tym jest taka sytuacja, że czasem przyprowadza się dziecko do klubu, który jest klubem piłkarskim, ale trener widzi po jednym, dwóch, trzech treningach już u takiego dzieciaka, że on bardziej by na przykład się nadawał na zapasy, na przykład, bo jest zaniedbany, że ma inne predyspozycje, że może widać, że w grupie się czuje trochę nieswoje, a indywidualnie może lepiej. To trzeba mówić, to trener też powinien mówić, rozmawiać z rodzicami i taką sytuację analizować, bo po co robić dzieciakowi krzywdę, bo szatnia, gdzie jest wielu dzieciaków, ten najsłabszy zawsze może mieć, no niestety, trochę pod górkę, bo inni zaczynają z niego naśmiewać, zaczynają z niego robić szyderę tak zwaną i tutaj jest ważne, by trener i wychowawca, czy rozmawiał i z rodzicem i czuł tą sytuację, że to raczej niekomfortowe jest dla tego chłopaka, czy znaczy dla tego dziecka.
Pan startował też w wyborach na prezesa PZPN. Czytałem w jednym wywiadzie, pan wspominał coś w stylu takim, że jakby te wybór prezesa jest podejmowany, można powiedzieć, na ostatnim etapie, gdzieś w takich kuluarowych. Między No innymi. właśnie. Tak pan jakby podtrzymuje to, że to tak wygląda, że raczej na ostatnim Nie, na etapie się pewne to tak. rzeczy, ja myślę, że mamy za chwilę, za 2 lata wybór No prezesa właśnie. i na pewno pewne, jak to się mówi, koalicje już są, jakieś się pozaczynają powoli tworzyć, ktoś z kim się lepiej czuje i tak dalej. No, im bliżej, tym więcej rozmów i w ostateczności w ostatnich tygodniach, a nawet i dniach jest to na największym poziomie jakby stresu i te kulminacyjne rozmowy trwają, wtedy się ostateczne już decyzje, ale ten kształt taki główny, ten kręgosłup, zarys, jakby kto ma być, to powstaje trochę wcześniej. No. Ale rzeczywiście są sytuacje, że i były takie, jeszcze jak ja startowałem, że to się do ostatniego momentu jakby docierało. Ale rozumiem, że potrafią niektórzy zmienić swoje zdanie na ostatnim etapie, mimo że można było po nich spodziewać się W innej większości decyzji. już było wiadomo wcześniej. No. Natomiast powiem szczerze, że w tym wypadku myślę, że do końca wiele rzeczy się działo, bo jak Zbyszek został prezesem przy tym wyborze, przy drugim głosowaniu dopiero, jak pamiętamy, nie tak jak ostatnio od razu przy pierwszym nie było kontrkandydata, więc przy drugim wyborze, później wybór wiceprezesów też był dużo zaskakujący, że akurat ja, tak, Marek Koźmiński, jakby zmiana kompletnie warty, ale tego też oczekiwało, myślę, społeczeństwo po tych wszystkich zaburzeniach, jakie były wokół związku. No, zaskoczeniem na pewno było wybór pana w sensie jako wiceprezesa, czyli współpraca tam, mimo że pan jakby Ale jeszcze, rywalizowaliście razem. A to nie było wiem. bardzo fajne, jakby takie dobre rozwiązanie, mi się Oczywiście, że wydaje. tak. No, ja uważam, że dużo fajnego żeśmy razem zrobili. Miałem tą możliwość. Mówiono ciągle, że tam politycznie i tak dalej, więc później wycofałem się jakby No ze właśnie. startu przy następnych wyborach, jeżeli Zbyszek miał startować i też nie chciałem być czy wiceprezesem, bo po prostu chciałem jakby odciążyć tą możliwość atakowania związku, że tutaj polityka, więc spokojnie. Stać na mnie na to, żeby można było się wycofać. Oczywiście. A widzi pan powiązanie, no bo pan działał też w polityce, prawda? I widzi pan powiązanie mocno tutaj jakby tych takich, tej pracy politycznej i No tam tej zdarzają strony się też piłkarskiej. różne sytuacje podobne, adekwatne, negocjacyjne i czasem trzeba różnego rodzaju ułożyć koalicję, natomiast to na pewno, jeżeli chodzi przy wyborach. Natomiast ja uważam, że w piłce nożnej, no nie oszukujmy się, tej polityki w zarządzaniu i działalności związku powinno być, nie powinno być w ogóle, bo związek powinien sobie sam dawać radę, natomiast polityka może być widoczna w czasie meczów, tak jak widzimy na trybunach, jest prezydent, prawda, czy premier, czy i tak dalej, to w loży honorowej prezesa, to jest normalne, bo te osoby mają pełne prawo zasiąść przy prezesie Polskiego Związku. Natomiast w samym zarządzaniu i związku to uważam, że te polityki powinno być jak Jak najmniej. najmniej. A tak zapytam, czy była panu w ogóle potrzebna polityka? Znaczy, Albo do czego w ogóle to z było perspektywy potrzebne? czasu, to jakbym poszedł inną drogą, tak zastanawiałem, to nie wiem, jakbym był teraz siedział w momencie, tak, czy trenerskim na zasadzie byłbym trenerem w Ekstraklasie, czy może gdzieś dalej, prawda, i tak to by się toczyło, czy bym był gdzieś dyrektorem sportowym, czy prezesem, trudno gdybać. Natomiast wybrałem politykę, tak, byłem w samorządzie, bo tak naprawdę mnie poprosiono w 2003 roku, czy bym nie wystartował na radnego, no więc wystartowałem, dostałem się i wtedy 2 lata tak zobaczyłem, że pobudowaliśmy halę, pobudowaliśmy boisko, zresztą stanowisko, poprawiliśmy ogólnie sale gimnastyczne i wiele rzeczy. Taki realny wpływ działań w tej sobie komisji. No, działasz dla swojego miasteczka, tak? Jesteś w swoim. No ale przyjechał i pan ten, z Chetyna i
i późniejszy minister sportu, zaraz sobie przypomnę, przyjechali do mnie, zapraszając na listy jakby wtedy Platformy i wystartowałem w wyborach. No. 10, nie biłem się o miejsca, bo proponowano mi tam 5, 7, ja mówię, chcę 10, więc dlaczego? Bo grałem z 10. I z 10 Musiał być ten piłkarski mimo musiał wszystko. być, bo inaczej bym nie wystartował, więc wszyscy, jak to się nie biją o miejsca, no więc cały czas, już czwarty raz jestem w Sejmie, zawsze z tej dziesiątki startuję. Nie jest łatwo, bo dostaję już bardzo mało głosów. Wystarczająco, ale mało. No to nie jestem jedynką czy dwójką, więc to na pewno jest łatwiej. To dziesiąte to trzeba zawsze poszukać, ale widzę, że mam swoich kibiców po prostu. Tam było raz 7, 5, teraz prawie 4, więc ci ludzie mnie tam gdzieś szukają i to jest też fajne i dziękuję im za to. Ale rozumiem, że nie żałuję, dlatego Ale że nie jest tak, że to jest inna praca to jest troszeczkę, na inna. pewno w Sejmie, bo to jest bardziej legislacyjna, no ale ma się wpływ na jakby budżet całego sportu, na programy, które, jak chociażby byłem w też gremium pięcioosobowym, które opracowywało program Orlika, czyli też taki legalny wpływ, znaczy taki legalny, mój taki normalny tryb pracy czy zmiana ustawy o sporcie, zmiana ustawy, nowej w ogóle ustawy, zrobienie o bezpieczeństwie imprez masowych, te wszystkie paragrafy, to wszystko, co obowiązuje. Więc to jest taki realny, czy antydopingowy, zmiany ustawowe i tak dalej. Więc mamy duży wpływ na to, co się dzieje w sporcie. No widocznie taką drogę mi ten los przeznaczył i poszedłem w tym kierunku. Co będzie dalej? Za rok wybory. Mogę nie wejść do Sejmu. Nie wiem, czy jeszcze wystartuję, to tego nie wiem tak naprawdę. Znaczy, zajmę się zupełnie czym innym. Bo rozumiem, że jakby no, nie żałuje pan tego, że jest tam, że Nie, nie nie żałuję. przeszkadza To jest panu to w pracy ogromny tej jakby. zaszczyt, ogromny, tak jak mówię, to jest zaszczyt i dla mnie to to dziękuję, tak jak mówię wszystkim, że na mnie nagłosowali. To jest ogromny zaszczyt i ogromny obowiązek i dla mnie ogromne doświadczenie, wiedza, bo to jednak dużo ludzi się różnych spotyka i się rozmawia, negocjuje, więc to jest ogromne doświadczenie, które myślę, że się później może przydać. Też właśnie w kwestiach pewnie piłkarskich czasem się przydają takie No, być może, umiejętności być może. rozmów. A jeżeli miałbym zapytać o karierę trochę pana syna, podpytać, jak on to tak patrzy jako ojciec, czy jako trener i osoba działająca w środowisku piłkarskim? Jako Na karierę swojego syna, jak pan ocenia? nie, no to ciężko jest o tym właśnie mówić, bo to też wszyscy mówią, ojciec mu załatwi, ojciec mu załatwi. Ja mu nic nie załatwiałem. On był w mojej akademii, był wyróżniającym się zawodnikiem, grał w kadrze u Globisza. Pierwszy go powołał trener Globisz do reprezentacji młodzieżowej. Później poszedł na testy do Legii, dostał się do młodej ekstraklasy, która była wtedy. Tam się przebijał przez tą drogę, no a później w wieku w 2013 roku Janka Urbana, pamiętam tą akcję, jak od połowy szedł sam z bramkarzem, z No Lechem miał Poznań, świetny strzał. został ścięty rzut karny i Legia zdobyła Mistrzostwo Polski, więc przyczynił się, przecież ja za niego nie wyszedłem i nie grałem, prawda, więc takie, na pewno miał surowiej w domu, jak ja byłem jego trenerem, był zawsze trochę inaczej oceniany, więcej od niego wymagałem. Nie miał lekko, no, ale z perspektywy czasu to ciężko jest wychowywać jako rodzic i trener, ale nie zrobiłem mu krzywdy i myślę, że jest zadowolony z tego, że gra w piłkę i że właśnie taką drogę wybrał. To ile mieliście awantur i kłótni Awantury między to sobą? mieliśmy z mamą, bo mama tam nam po głowie dawała, że się kłócimy, nie? O piłkę i że ja mu tam czasem coś gadam albo on mi odpowiada, no, ale jakoś to przeżyliśmy. No domyślam się, że syn pewnie niepokornie czasem się zachowywał. Czasem tak, Chociaż on czasem miał tak. taki charakter niepokorny przecież, nie? No Że miał zawsze taki się potrafił charakterek. odgryźć. No ale
jak to mówi, jak nie dawałem sobie z nim rady jako ojciec, to mówiłem, trener do ciebie mówił, bo gdzieś siedział na ławie. I wtedy był spokój. No już zupełnie inaczej faktycznie, można go było postraszyć trochę troszeczkę boiskiem. Tak, nie? Troszeczkę boiskiem, mówię, ława. Panie Romanie, no przeszliśmy gdzieś tam przez te etapy pana kariery, fajne ciekawostki, których chciałem się dowiedzieć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Zbieram podpisy. Ja tylko, że tak powiem, znajdę sobie tutaj pisak. Pan się wcisnął tutaj na którąś łatkę, się przy okazji po prostu pożegnam. Słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego wywiadu, tej rozmowy. Mam nadzieję, że wam się jak najbardziej podobało. Mówię, no wszystkich tematów nie jesteśmy w stanie poruszyć, ponieważ no by zajęło nam to pewnie jeszcze drugą godzinę albo i więcej. Pan Roman też tyle nie ma czasu, także tyle co mogłem to wyciągnąłem. Oczywiście zachęcam do subskrypcji Facebook, Twitter, Instagram i tak dalej. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Do zobaczenia. Do widzenia.